Moi drodzy widzowie, zapraszam na Tightlet Tuesday, a 11 rund plus 11 rund, 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. Szykuje się niezła batalia z arcymistrzami. Tak, już włączam kamerkę. Cyk. Dzień dobry. Jestem. Mamy 2,5 minuty do rozpoczęcia turnieju. Zapraszam do dobrej zabawy, myślę, do gorącego czatu. Zapraszam do zadawania pytań. Dzień dobry, witam wszystkich. Widziałem, że już wcześniej pisaliście. Dzień dobry. Fajnie, że jesteście. No cóż, tydzień temu Tightlet Tuesday nie było. No, jak pewnie niektórzy zauważyli. No bo nie było, no tak czasem bywa, że nie mogę i tyle w temacie. Dwa tygodnie temu z kolei to czeskom nawalił, serwery poszły, no i tam się przerwało. No ale nie szkodzi, no to normalna sprawa, dzieje się czasami tak, że nie mamy na to wpływu. Tyle. Hikaru Nakamura, widzimy pierwszy numer startowy, zawodników mamy prawie 400, a więc będzie z kim pograć na pewno. Symultana, dobrze, wszystko wyszło fajnie. Wprawdzie no nie było 100 ludzi, niestety to ciężkie zadanie jest, ale 37 osób zagrało, z czego się bardzo cieszę. No i niedługo będzie już puszczony na Facebooku czy na YouTube, zobaczymy relacja z tego. Film zmontowany, więc będzie. Myślę, że było fajnie. No, film może więcej odda, że tak powiem. Ale było fajnie, fajne doświadczenie, widzowie fantastyczni, co przyjechali, nawet całe rodziny się zdarzyło, to też było mega. Także serdeczne dzięki. No ale wracając tutaj do turnieju, minuta do rozpoczęcia. No i zaraz jedziemy z tematem, moi drodzy. Tak, trzy porażki odniosłem i trzy remisy. Bardzo pięknego mata mi chłopaczek zasadził. Zostawiając tutaj, trzymając gońca, tutaj gdzie pokazuję teraz, gdzie jest skoczek, to gońca miał na B8, hetmana na C7 i totalnie nie widziałem tego gońca na B8 i załadował mi takiego klasycznego hetmana na polu H2. No, to byłem w szoku. Pierwsze zwycięstwo. Także, o, witam Cię Prodziekanie, rower 20 kilo mniej. Siemanko. Witam Cię Radziog. Słuchajcie, za tydzień będę po pewnej rozmowie i może będę miał dla Was niespodziankę, bardziej dla osób, szachistów dorosłych tym razem, ale więcej nie zdradzę, o tak powiem, bo też niedograna sprawa. Tymczasem zaczynamy pierwszą rundę, będziemy sobie gadać podczas, w trakcie symultany. Krzysztof, ogarnij się, w czasie turnieju. Dzień dobry Dariuszu, witam Cię, cześć. No, dzięki serdeczne i gramy. Indonezja, tak. Podobna flaga do Polski D4. To co? Jedziemy. Skoczek F6. System londyński. Dobra, gramy C5. Coś tam widziałem ostatnio w tym systemie, żeby grać czarnymi. A, no dobra, po tym ruchu to... To już jest git. Gramy G6. Prawdopodobnie skoczek, tak. Goniec G7, E4. To są schematy mi w miarę znane, oklepane. O, zróbmy roszadę. Ok, taki ruch mi się chce grać, to tak zagram. Tutaj D6 jest luz, mogę zbić, mogę przepchać. Jakby tutaj zastosować tutaj moim przeciwnikowi opcję. Jakby mu tutaj zagrać. Może przepcham tego pionka, jakoś tak, jakoś mi to pasuje, tak intuicyjnie. Potem spróbuję zagrać koń E8, znaczy nie od razu, bo na razie skoczek A6 z planem skoczek C7, B5, bo skoczek będzie się pojawiał na polu C4, to ja skoczek E8 i z planem F5, broniąc tutaj pionka na D6. Takie rzeczy tu mnie interesują, te skoczki tutaj myślę, że sobie spoko pograją. No bo ten skoczek na pewno na C4 będzie się plasował, to oczywiście A4 jest taki ruch możliwy jak najbardziej. No zobaczymy. Bicie na A6 gońcem nie jest najlepsze na pewno dla białych, bo ten goniec jest dosyć istotny. No dobra, w ten sposób. Teraz skoczek nie może tu, bo dostanie od razu poczęstunek. Ok. No B6 myślę, że
Wiecie co? Ja muszę grać swoje. Ja zagram taki F5. Ja muszę tutaj atakować. Nie ma czasu na jakieś zastanawianie się, co będzie po B6, powiedzmy. Tu się wszystko broni na razie. No wiadomo, jakaś figura wejdzie, skoczek na straży, wszystko broni. Także spoko. Dobra. Skończę partię, to postaram się poodpowiadać na pytania, które zadajecie. Dobra, ten ruch. Dobry, bo jakbym miał skoczkę na D7, to bym tutaj od razu się wpakował. A teraz niestety nie mogę. Dobrze zagrał mój przeciwnik, muszę przyznać. No dobra, ale co mam zrobić? Bijemy. Hetman E7. Teraz taki plan będę chciał zastosować. Dosyć szybki. Szybki. Wolny raczej, bo tutaj niestety jest ten ruch paskudny. Skoczek C4. To zaraz tak i tak będę planował. Ten goniec nie gra. Dobrze gra. Dobrze grają białe, muszę przyznać. No ale też mówię, to jest walka o punkt E5 teraz. Można też spróbować prawdopodobnie taki F6. Trochę pasywnie to wygląda, ale czemu by nie? No gramy tak, bo chcę zagrać tu gońcem na A6. O właśnie, goniec w ogóle zagrał tutaj. To fatalne posunięcie. Tu czułby się chyba lepiej. Albo na D3. Bo chodzi o to, że ja teraz sobie swobodnie zagram gońcem tu. Dobra, pozycja mi się podoba. Bo teraz tak. Walka o punkt E5. Jeżeli skoczek C4 walczy o punkt E5, to ja gram goniec A6 i tego skoczka, no, będę tutaj miał na świeczniku. Więc to będzie wyglądało i chyba będzie dobre. No, gramy goniec od razu na A6. Jeżeli przeciwnik mi pozwoli, tak i tak, ale nie pozwoli, bo tu już pion będzie za chwilę miał coś do powiedzenia. Ale mogę goniec E5 przyblokować tutaj chłopaczka. No dobra, skoczek G7, troszkę to przestawimy. Goniec tu stoi dobrze. Tak, próba wymiany. No właśnie, próba wymiany. Słuszna twoja. Twoja słuszna. Ale zaraz, zobaczcie, co się dzieje. Cyk! Grozimy matem, grozimy wzięciem gońca. Dziękuję, dobranoc. Jest po partii. 18 ruchów. No, tak można grać. No tu jeszcze jest taki ruch jak skoczek F3, no ale to bije po prostu figurę za darmo. Wiadomo, tutaj może zbić, tam pionek jakiś się uruchomi. Poczekajcie, zbije tu. Dobra, zbić trzeba. On mi zbije i ja wtrącę mu. Co? Co on zrobił? No dobra. Cyk. I figura więcej. Jakaś wieża D8. No dobra, no to cyk. Hetman H6. Muszę uważać, żeby nie podstawić. Na przykład jak zagra jakiś hetman E3, bo czasami figura, która stoi bardzo niestandardowo, może mieć problem. Coś dostałem. Chyba jakąś subskrypcję. Serdecznie dziękuję, Soul. Widziałem od ciebie maila. Co jest? Ja tu z wami gadam, a przeciwnik mi się poddał. No, można i tak. No to mamy historyczne po wakacjach pierwsze zwycięstwo w Title Tuesday. No, figura więcej chyba nie trzeba tutaj komentować, że pozycja jest wygrana, więc poszło w miarę gładko, ale to za sprawą słabszej gry przeciwnika, więc jest dobrze. No i cóż, podpowiadam na wasze pytania trochę. W międzyczasie może puszczę jakąś partię. A, Hikaru, zdążymy jego zobaczyć, czy nie? Co tutaj się w ogóle wyrabia? Hikaru jest białymi. O, jest ciśnięty, słuchajcie. Dziękuję Soul za maila z tą partią. No muszę się tam porządnie zastanowić, bo u mnie z czasem nie jest tak prosto. Ale dzięki. Pomyślę co i jak. W ogóle już tam na jednym z filmików mówiłem o tym, aby spróbować może przeanalizować partię tak bardzo dogłębnie przez co najmniej godzinę, tak żeby tak rozłożyć partię na czynniki pierwsze. Ja wiem, że to są na razie plany, ale tak chciałem sprawdzić, co o tym sądzicie. Zobaczcie, jak Nakamura gra szybko, ma minutę, przeciwnik na sekundach już gra. To jest jednak killer. No i pomyślę o tym, chociaż to też potrzebuje na to trochę też czasu, żeby to w miarę dobrze wyglądało, ale to już nieważne. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Witam cię, 50 Johnny. Cześć, cześć. No cóż, pion więcej. No tak. I tu czarne nie mają chyba nic do powiedzenia.
Chcesz jeszcze oczywiście walczyć? Można jak najbardziej, bo ten pionek ze skoczkiem to świetna formacja. Nie puszcza króla, ale dzięki temu tutaj właśnie białe mogą próbować, no tak, próbować tymi pionkami grać w sposób zaawansowany. Tak, bardzo ładny ruch. No i teraz chyba tutaj wystarczy zagrać. A nawet pion jeden ucieka, no tak. To już wypunktował przeciwnika. Nie było szans. No, póki co jest dobre, dobrze, zabiorę ci buty. Macie niki fajne. Zwycięstwo w pierwszej rundzie. Sanan Sugirov. Czarnymi, no tak, tu już jest pozamiatane. Nie ma co patrzeć, wieża więcej i tak dalej. Może jakiegoś polskiego zawodnika wyhaczę, aczkolwiek Ekstraliga trwa, więc większość arcymistrzów gra tą Ekstraligę. Więc prawdopodobnie ze świecą szukać polskiego arcymistrza w tym turnieju, mi się wydaje. Jak treningi idą? Jeszcze nie idą, niestety. Jeszcze niestety nie idą, bo akurat zaczął się październik w tym tygodniu. Taki kocioł w pracy, że nie wyrabiam się na zakrętach, ale nawet Titled Tuesday nie udało mi się zagrać nawet tydzień temu, lecz. Powoli wszystko wraca do normy, więc jest dobrze. Kołosowski Mateusz zajął 15 miejsce. Wow. No to fantastyczny wynik. Fantastyczny wynik. No dobrze. Niech Polacy cisną. Damian Leftak tu widzę gra. Zobaczmy. Tak, pozycja jest wygrana. To jest wygrana końcówka. Tak, król idzie tutaj. Pionka podsuwamy i potem króla odpędzamy tutaj wieżą. I klasycznie królem gramy i pionek dochodzi. Okej, okay, Soul, oczywiście. W wolnej chwili przejrzę, zobaczę co i jak. A, to jest ustawianie mostka i król idzie na pole F5. Po szachu jest wieża na F4, jest po partii, bo pionek już dojeżdża do mety. Więc tutaj się wszystko zgadza. Polak zwyciężył w pierwszej partii. No i tu jeszcze ostatnia partia. No to mamy tutaj klasyczny remis, wystarczy wieżą wziąć piona, no albo zbić. No tutaj mam nadzieję, że panowie nie będą się wygłupiać, ale widzę, że kilka ruchów jeszcze chcą zrobić. Okej, okay, niech sobie robią. No nie, no. Proszę pana, z 2600. Tak się nie robi. Liczy na drapane, że mu czas pewnie spadnie. Na 2 sekundach, jak się gra, to wiadomo. No dobra, białe zbiły, jest remis. Cyk. Zaraz będzie runda numer 2. Ciekawe, kogo nam tutaj przywieje, jakiego zawodnika. GM, no pięknie. Arcymistrz, Serbia. Spoko. Możemy grać tutaj z arcymistrzami każdą partię. Okej, no to jedziemy. No, klasycznie chyba, nie? Królewsko-indyjska. Dobra, zrobimy roszadę. Okej, system Averbacha będzie przeciwnik stosował, albo z gońcem na E3, dobra. Okej. Czy C5 mnie interesuje? Dobra, E5 zagramy. No tak, tutaj G4. Przeciwnik uważa, że ja jestem leszczem, więc tak ze mną gra. Pytanie teraz, jak to zagrać dokładniej? O, dobra, tak. Niech będzie. Czy to jest strategicznie dla mnie zła pozycja? Ciężko mi stwierdzić. Skoczek, tutaj będziemy naciskać. Jak zagram tak, on mi zbije, ale potem tutaj. No właśnie, tu będę miał problem wielki. Ok, na razie jeszcze mogę tak zagrać gońcem, nie śpieszyć się. Ok. O, posunięcie A4. Świetnie tu się trzyma. Teraz zagram tak, żeby goniec miał swobodę. I teraz... Może gońca przestawimy. Ciekawa sytuacja. W ogóle bardzo ciekawie, interesująco gra mój przeciwnik. Zagramy hetmanem, żeby tu mieć na G4 jakąś tam opcję. No dobra, F4. On mi zbije.
Nie ma Czarnopolaka, ale też nie może zagrać gońcem na G4. Póki co. Dlatego pionkę będę się czaił. Będziemy wymieniał. Będzie. W ogóle taki ruch chyba trzeba grać. Tak, trzeba grać koniecznie ruch F3, otworzyć linię, bo bez otwartej linii tutaj nie ma co niczego szukać. Ok, i teraz tak, uderzymy hetmanem. Dobra. Szybko gra skubaniutki. Dobra, tak zagramy najwyżej. Ale podstawiłem. Tutaj. Czy to było takie proste? Dobra, oddaję hetmana. To jest moja jedyna droga, żeby coś tutaj powalczyć. Bo innej drogi nie ma. Według mnie. A tu jeszcze mogłem zagrać królem dokładniej. No prawdopodobnie jest to przegrana, aczkolwiek. Powalczyć jeszcze można. No tak. Szkoda mi tej partii, bo to wyglądało wszystko bardzo, bardzo fajnie. On mnie po prostu tutaj zaczyna jechać. No ma proste ruchy, arcymistrz, niestety. Nic tutaj nie mam do powiedzenia. Aha, tu grozi mat, no muszę taką mi da szacha, jest po zawodach. No tak, tutaj nie ma co grać, bo da mi szacha, ja pójdę tu, tu mi zagra, pionek pójdzie, dobra, trzeba się poddać. Szkoda mi tej partii, bo czułem się dobrze, no ale no cóż, cóż mogę zrobić? Od razu szybko wrzucę analizkę, bo tak, jakoś tak nie możesz szachuś grać. Sprawdźmy w ogóle, bardzo ciekawie zagrał. Ale mi się podobała ta pozycja. Ciekawe, czy komputer się z tym zgadza. H4, F5, skoczek F3. No właśnie, tak mi jakoś ten skoczek F3 nie pasował. Zobaczcie, w ogóle od razu F4 można zagrać. Wiedziałem, że coś tu z tym skoczkiem jest nie tak. Tak czułem. No właśnie, od razu F4 można było zasunąć tutaj. I po odejściu gońcem, od razu skoczkiem tu. W ogóle ten schemat dla czarnych jest, myślę, że bardzo przyjemny. No tak też czułem i faktycznie dobrze było. No dobra, sprawdźmy dalej. Tak. Goniec, okej. F4 każe grać, no, z równą pozycją. Teoretycznie tak. Ten ruch mi się podobał, tak. No dobra, tutaj zacząłem kombinować wieżę F7 niepotrzebnie, prawda? Tak jak wygląda to, to trzeba było prawdopodobnie grać F4. I po biciu stoi spoko, no tak. I cały czas te F3, czyli ten motyw z oddaniem pionka na linii F jest dobry. I tak mogłoby być podobnie jak w partii, tylko że wieżą uderzam wtedy na F4 sobie swobodniej. A goniec G7 tu jest potrzebny. No właśnie, już mam naukę. Po co tam kombinować tym gońcem, jak on mi szybko wjechał tu wieżą na H6 i mi tego piona skosił. A goniec tu wszędzie pięknie pilnuje, a ja sobie gram w szachy. Ta pozycja byłaby piękna. Znaczy wiadomo, silnik ocenia to jako, no powiedzmy, remis, tak? Ale to obiektywnie rzecz biorąc jest fajna gra dla czarnych, tak uważam. No trochę jestem na siebie zły, bo wiedziałem, że jest okej. No dobra, ale człowiek się uczy całe życie, a tak głupi umiera, nie? F4, bicie, bicie, tak. Lepsza białych. Arcymistrz już tutaj wyczuł krew. No to teraz już F3 motyw, jak widać, silnik nie lubi tego zagrania. No właśnie, no właśnie. No i tutaj już się pograło kiepsko. No to dobra, nie widziałem po prostu takich ruchów, tak? Trudno, 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 trudno.
Tutaj cudów nie było, tu jeszcze król H8. No tak, jeszcze król H8 można było próbować. Ale nie, no to obiektywnie też przegrana, niestety. No dobra, zapomnijmy o tej partii, ale myślę, że dobra nauka po tej partii wyszła. No dobra, 1-1. 1-1, czekamy na kolejną rundkę. A tak, czysty pion więcej. Dobrze mówisz, tak. Debiut był no wyśmienity. No, co kto lubi. Dla mnie było, znaczy mi się bardzo podobało, więc powiedzmy czysto zagrany, ostry debiut. Wiadomo, kit jest ostry. No, czysto zagrany to jest najważniejsze i uzyskana pozycja taka z perspektywą. I to jest, myślę, że najważniejsze. Co wiadomości? 2612. No to co to za ranking? Przestań, daj spokój. Nie, no śmieję się oczywiście. Arcymistrzowie 2600 to coś tam już potrafią, jakby to nie zabrzmiało dziwnie, to coś tam jednak potrafią. Ok, okno otwarte, jedziemy moi drodzy. Dzisiaj piękny dzień, nie wiem jak u was, bo w Olsztynie pięknie, pięknie dzisiaj było. Piękna złota jesień, wspaniały turniej. Turniej wspaniały, wspaniała pogoda, ja już o szachach próbuję gadać o pogodzie, a tu szachy się nawijają. No, w blicu 2643 nawet. No, nieźle, nieźle. No tak, no bo tu na czeskomowym rankingu to trzeba tak dodać 200-300 oczek. Mniej więcej i to się tak wyrównuje. No, oczywiście są specjaliści, którzy mają po 2200 i mają po 2800 na czeskomie. To też tak się zdarza. Dlaczego Hikaru jest lepszy w blicu niż w normalnych szachach? Znaczy ma przede wszystkim predyspozycje na pewno do takiej gry. Cały, odkąd pamiętam, miał takie predyspozycje. Wystarczy na przykład sobie wyszukać gdzieś na w Google'ach, jak Hikaru rozwiązuje Sapera. Gra w Sapera. To w ogóle kosmos, nie? Jakim tempem on to robi. No ma te takie, ma taki talent, powiedzmy. No cóż, w szachach błyskawicznych powiedzmy przeciętny szachista ma większe szanse wygrać, powiedzmy. No, na moim przykładzie, dajmy na to, mam większe szanse wygrać z arcymistrzem w szachach szybkich czy błyskawicznych niż w partii klasycznej. No, partia klasyczna to już dokładność, debiut, stalowe nerwy i tak dalej, i tak dalej. Wszystko ma znaczenie. Im więcej czasu do namysłu, tym silniejszy zawodnik ma przewagę nad słabszym zawodnikiem. A dlaczego tak gra? No, co? No, to już tak odpowiadałem w zasadzie. No, predyspozycja jest mega koksem. Mega potrafi szybko analizować ruchy, warianty. Szybko potrafi oceniać sytuację. No, dużo widzi w każdym razie. No, mam nadzieję, że odpowiedziałem. Witam cię, Antku Czerwie. Fajnie, że jest was tak dużo. Cieszę się. Jedziemy. No dobra. D4. CM, Navigator. Cóż to za pozycja? Niech będzie tak. Zaplanowałem sobie, H6 w ogóle nie rozumiem ruchu, tak sobie zaplanowałem, żeby wymienić czarnopolaki. Ajajaj, on tu mógł wymienić i mi zbić tutaj, ale pograłem. Znaczy on pograł jeszcze gorzej. W ogóle konia 4, co to za wymysł? Nie no, wracam, bez sensu. Bez sensu, skoczek A4, bez sensu ruch. Kompletnie. I będzie E5 kopał. No tak. Ma C2. Tu chcę zagrać, E4 chcę zagrać, słuchajcie. No dobra, musimy to chyba wybić. Wybić to do końca i zagrać F4. F4. Trochę mi się ten ruch nie podobał. Ale już za późno. E4 teraz. Nie mogę. Bo tu będzie szach.
To uciekamy królem. W ogóle słabo gra zawodnik, znaczy przeciwnik gra bardzo słabo. Tak uważam, bo ten król H8 to bez sensu chyba. A tu już sobie wskoczę fajnie do centrum. Ha, skoczek G4 jeszcze ma. O losie. No ale mam tutaj ruch, a on mi zwiąże. Jak odejdę gońcem, to mi tu się wbije. Cóż, będę musiał chyba poświęcić jakość i coś tam próbować robić za dymę. Prawdopodobnie. Ale zaraz, przecież jak on mi da szacha, ja mogę uciec. No dobra. Przecież ten jeden szach na F2, co mu da? Dobra. Inną koncepcję wybrał, chyba lepszą. Chociaż z drugiej strony ustawiam tu sobie świetnie wieżę. Dobrze. No to co? Różnopolaki. Goniec F5, goniec D3. Różnopolaki. Nie ma wyjścia. Takim ruchem grożę, więc prawdopodobnie wybiję. Jest to więcej niż pewne. Wtedy wieżą odbiję z tempem. Zagram F5 i będę go atakował. To teraz tutaj się wbijemy. Aj, on mi wybije goniec C5. Dobra, wtedy wieża D1. To się porobiło. Dużo uproszczeń. Okej. Okay. Chyba tak od razu. Czekajcie, D7, żeby wieży nie wprowadzić. Chociaż tu mi pionek wisi. Troszkę mi się to nie podoba. Ale mam lepszy chyba ruch. F5. Jak on mi zbije, to ja mu przy fasole F6. O, 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 o. Ajajajajaj. Niedobry ruch. Niedobry ruch. Dla mnie. Jak w ogóle mam mało czasu. Mało czasu masz, Krzysztof. Musisz szybciej myśleć. Dobra, widzę hetman A3. Tu z atakiem jeszcze. I wtedy... Zdwajam wieżę, ale to mi tu kopnie pionka. Co? No dobra, on mi weźmie na B2 prawdopodobnie, to jakoś tam spróbuję. A nie, to wtedy F6 mam, on źle zagrał. Znaczy zagrał normalnie, bo może wybić teraz zwyczajnie na D6. Co? To mi się to podoba. F6 od razu. Pytanie tylko, co dalej? Na przykład wieża D2 można próbować. Chociaż tam do pionka H6 trzeba byłoby się jakoś dobierać. Może wieżą tu i tam? What? To hop. Z szachem. Hetmany wymienić? No nie, król jest odsłonięty, więc trzeba próbować tego króla męczyć. Zdecydowanie. Teraz może nawet tak? Tak, żeby tu bronić. Teraz tak, żeby tutaj atakować. Chodzi o to, że teraz jego król jest bardziej odsłonięty i on może mieć spore problemy. Jestem przekonany, że przeciwnik pograł bardzo niedokładnie. Z silniejszym zawodnikiem nie miałbym tutaj już podejścia żadnego. Wieża G3. Witam cię, królu Pawle. Cześć, cześć. No niby gościu nie wie, o co w szachach chodzi, tak piszesz, czysty pion więcej, no ale ja też nie wiem, o co w szachach chodzi w tym momencie. No dobra, no to co, cyk. I potem tam. Co? Jest po zawodach. Okej. Okay. Damy szacha tu, damy szacha tu. Weźmiemy pionkę na G5. I już tutaj jest prosta gra.
już możemy wybić nawet wieżę. Ok. Dwa punkty są. O, gra była jaka była, ale punkty są. No teraz kwestia jest, wiecie, przebicia się troszeczkę, bo pewnie dostanę dobrego zawodnika i trzeba by było się przełamać z jakimś dobrym zawodnikiem. I wtedy turniej by się ułożył, myślę, że fajnie, chociaż dwa punkty z trzech nie ma co narzekać przecież w tym momencie. Bywało o wiele gorzej. Kultowy kubek? A, to tak przypadkowo, wiesz, normalny. Dzisiaj mamy kubeczek, filiżaneczka, herbatka. No dobra gierka była, dobra, to prawda. Znaczy dobra gierka, no przeciwnik pograł słabo, nie? Dobra, ale to już się nie skupiamy może tak mocno teraz na analizie tamtej partii. Nie męczmy materiału. Może na luźno sobie zobaczmy, co tam grają najlepsi. O, już skończyli. Nie zdążyłem nawet nic popatrzeć. Poszukam jakiegoś Polaka w takim razie. Za bardzo nie wszystkie niki znam polskich zawodników, ale Władysława Kowaliewa na przykład kojarzę, bo raz go grałem. Pamiętam, dobre czasy były. On gra czarnymi, co tu się dzieje? Pionek, a pionek. No jeszcze jest trochę walki. Dzięki serdeczne za punkciki. No co, i wygrana, nie? I mat, tak. Nieźle tutaj chłopaki wymiatają. Michalczewski. Czy to jest ten arcymistrz, o którym myślę? Nie. Dobry wieczór, Andrzeju. Dobry wieczór. No cóż, to ta pozycja musi być wygrana dla czarnych. Nie ma innej możliwości. To jest kwestia dobrej techniki. Bardzo ładny ruch. Tutaj hetman z królem się fajnie komponują. Hetman tutaj nie pozwala białemu hetmanowi nigdzie grać, dać takiego szacha. No i widzimy reakcję tutaj przeciwnika. Od razu poddał. No i świetnie. Oczywiście to jest kwestia tam oczywiście jakichś tam ruchów, nie? No ale zawodnicy powiedzmy na niższym poziomie warto, żeby sobie tak poćwiczyć. Takie nawet próba wygrywania takich pozycji. Na pewno ważna. Co tutaj się dzieje? Mistrz Fide gra białymi. No tutaj chyba remis ma zawsze, ze względu na to, że ten król jest daleko od czarnych pionów. Ojej, co on zrobił? No jak wymienił hetmany, to chyba musiał, bo był szach. Zaraz tu. Nie, no dobra, czarne wygrywają, o czym tu rozmawiać. 2 punkty na 3, Andrzeju. No tak. No i mat w jednym ruchu. Tutaj był, panie arcymistrzu, ale to wiadomo, o co chodzi. I remis, więc runda nam się kolejna szykuje. No i mamy. Grałem z tym arcymistrzem. Jest niezły. Jest niezły. Kiedyś chyba właśnie grałem. Coś mi się kojarzą te niki powoli. Go. A6. No jest taki ruch. Właśnie, też tak z nim grałem kiedyś. Dobra, wybijemy to. I tutaj goniec E2 chyba powinienem zagrać, chociaż nie pamiętam. Nie, goniec D3, goniec D3, zagrajmy aktywnie. Okej. W ogóle bardzo, bardzo podobna gierka. Kiedyś chyba z nim nawet tak grałem, no tu muszę za chwilę zagrać. Już mnie oszukuje. Okej, no cóż zrobić. Tak? W ogóle korci mnie bardzo wybicie pionkiem z F. Nie wygląda to zbyt atrakcyjnie.
więc nie zagram. Okej. Widzimy, co przeciwnik chce zrobić. Chce mi też wymienić tutaj. Jak grać? Jak żyć? No dobra, lecimy. To wymieni, to wymieni. Okej. Wymienimy to. Teraz skoczek E4 jakiś będzie kombinował prawdopodobnie. Może wieża E1 z takimi zapędami. Z drugiej jednak strony jakieś A3 spokojnie. Dobra, ja muszę trochę z czasem uważać, bo dobra, koń D2. Żeby na E4 nie wskoczył tak łatwo. Myślę, że czarne tu są świetne. Znaczy świetne, no bez problemu sobie tutaj pograły czarnymi. Czarny sobie dobrze pograł. No tak, próbujemy tu się zakleszczyć. Kontratakować trzeba. No próbujemy, próbujemy. Pytanie teraz czym? No hetmanem. Chodzi o to, że on tu ustawi hetmana i tutaj. Aha, ja mam zawsze taki ruch skoczek F1. Dobra. Hop, zablokujemy go trochę. Też skoczka gdzieś aktywnie spróbuję wrzucić. Chociaż muszę uważać na skoczek D6. Ten skoczek tu będzie miał dobre opcje. Dobra, wracamy. Dobra, wracamy, pilnujemy. Trochę techniczna gierka. No właśnie, próba wymiany hetmanów na D1 zaraz zagram, bo trzeba, tak? No i gdzieś tam spróbujemy sobie powalczyć. Teraz tak może zagram. Tylko tak naprawdę, co ja białymi tutaj mogę zrobić? Ajajaj, on mi chce mi dać mata. Dobrze, że tutaj zagrałem tą ucieczkę. Dopiero to dostrzegłem w tym momencie. Tu się na szczęście trzyma wszystko jeszcze. Hetman, żeby mi się nie zapultał. Zaraz, zaraz, ja tu podstawiłem. No widzicie, moi drodzy, co tu się dzieje. No właśnie, to jest właśnie to. To jest właśnie to i grozi mi tu mat. Jeszcze nie grozi mi tu mat. Wiedziałem, że gdzieś tam taktycznie mnie spróbuje oszukać gość. Wystarczyło hetman F4 na przykład zagrać. Trochę to boli, trochę to boli, ale może dzięki temu wieża tu się otworzy. No może i nie. Rzeźnia. Nie mogę przegrywać takich partii. Trochę jestem znowu zły. No bo tak bez walki, bez walki to poszło. Suche przestawianie. No nie mam jak bronić na G2. Zbije tu, to on mi zbije i potem tu mi trzaśnie. Kompletnie nie powalczyłem w tej pozycji. Nie widzę dla siebie żadnego ratunku. No to nieważne, że gościu ma 2600. No dobra, poddaję, no nie mam co grać. To nieważne, że gościu 2600, bo wiecie, bo on zagrał tak po prostu. Znaczy zagrał, no miał prawo grać jak chce, tak? Ale tak sucho, no zobaczcie. Pokażę wam ocenę pozycji. Wiadomo, że jakieś niuanse prawdopodobnie tutaj działały na jego korzyść, tak? No podstawiłem te bicie na E3 po ruchu zupełnie. Dojdziemy do tego momentu i zobaczymy, co silnik wskaże. No to sobie zdawałem sprawę, że to jest koło równości już. W ogóle, czy taki ruch bierze pod uwagę silnik? Bierze, tylko że ciut lepiej dla czarnych mimo wszystko, ale ciekawy ruch. No dobra, goniec H5 tutaj. Tutaj niespodzianek chyba żadnych nie było. W ogóle następnym razem nie zbiję chyba tego gońca. Wyczekam. No wyczekam, nie zbiję, nie otworzę linii, bo wiadomo, że po tej linii będzie chciał mnie atakować. Więc po prostu nie zbiję i tyle. G4 pokazuje? Jezus Maria. Co? Żeby tu oddać? Co? O co chodzi? Aha, bo jeszcze jest skoczek D5.
Bardzo sprytne G4. Widzicie, jak jeszcze mało człowiek wie o szachach. Poszło, poszło. Teraz co grać? G4, czyli wykorzystać to, że skoczek tu musi bronić. Czyli cały czas G4, G5, coś takiego. Nieźle, trzeba przyznać. Dosyć ryzykownie, bo tu się niby otwiera hetman, to tak wygląda groźnie, ale nic nie ma. No i tam sobie gramy, ja tam sobie tu przestawiam beznadziejnie. Hetman. Ok. Byle jakie granie z mojej strony, niestety. Tak. Zobaczcie. Wieża E3 już w tym momencie? Niewiarygodne. A co w obiciu? To trzeba brać pod uwagę. I koniec partii? No dobra, wiadomo. Tu zagram, tu wieżą wjedzie na H8. Ale jak zagram na F1, to wieża H8 mimo wszystko. Jasny gwint, ale bym nie mógł szybciej załatwić. Niesamowite to jest. Wieża D1, duży błąd. Pilnować pola E3. No właśnie, a im więcej się zagra partii w danym debiucie, tym więcej potem tych motywów się powtarza. No tutaj już mógł zbić na E3, skoczek zagrał. Hetman F4 nadal. Ale sprytnie, bo po tym ruchu już mnie silnik wyjaśnia. Jest bicie na D4, bo jak bije, to dostaje mata. Wow. Czyli po prostu kosił pionka. No ale jakby była taka sytuacja, no wiadomo, można by było jeszcze walczyć. No ale to już pion mniej, to już naprawdę ciężko. Trzeba było chyba G3 jakieś grać. Uciekać, ewentualnie G4, jak silnik wskazuje. Chodzi o to, żeby mieć furtkę dla króla. No cóż, no... W takich sytuacjach trzeba grać szybko i dobrze. Atak mniejszościowy, tak, zgadza się, Johnny, można próbować w tym wariancie grać. Jak mieć za darmo premium wersję na czeskomie? No myślę, że mistrz FIDE, jak zdobędziesz mistrza FIDE, to się wydarzy. Lub mistrza krajowego. Prawdopodobnie od tytułu międzynarodowego dostaje się za darmo dożywotnio premium na czeskomie. Chyba od CM-a nawet dostaje się, ale na CM-a trzeba mieć 2200 elo zrobione. Prawdopodobnie, z tego co kojarzę. Tak to wygląda. No i co? Mamy 2 na 4. Tragedii niby nie ma, ale z partii niestety nie jestem zadowolony, bo tam za łatwo taktycznie oddaję opcje przeciwnikom. No ale przy takiej szybkiej grze, no to wiadomo jak jest. Staram się trochę tutaj wymówek sobie dorzucać, no ale to nie można wymówek mieć oczywiście. No cóż. No czekamy chwilkę, tak? Poczekamy chwilkę. Długa droga, ale jest ta droga, to jest najważniejsze, Antek, więc kombinuj, ćwicz, żeby zdobyć premium nad czeską dożywotnie. No dobra, moi drodzy, czekamy chwilkę, czekamy. Ciekawy jestem, jak tam innym naszym zawodnikom idzie. Damian Lew, tak widzę, streamuje. Okej, okay. Dawid Czerw również gra Title Tuesday. Gry z widzami, no, kiedyś będą, myślę. Jakie pytanie masz z sali, proszę. Dlaczego to jest niesprawiedliwe, że my mamy za darmo? No, zapracowaliśmy sobie na to. Dlaczego to jest niesprawiedliwe? To tak samo, jakbyś mówił, dlaczego najbogatszy Polak ma tyle pieniędzy, a ja nie, i to jest niesprawiedliwe. No sobie zapracował. Wiesław z Kętrzyna pyta. Słucham. Czy grałem z Dudą? Grałem kiedyś z Jankiem Dudą. Miał już wtedy chyba 2700 przekroczone. Nie, na klasyku chyba nie. Nie pamiętam dokładnie. Możliwe, że miał lekko przekroczone 2700. Ale grałem partię błyskawiczną na żywo kiedyś z Jankiem. Kiedy gramy w Lidze Liches? No tak, to jest dobre pytanie. Proste w zasadzie, tylko moja odpowiedź jest trudniejsza. No w tym tygodniu na pewno nie i nie dam rady. Nie dam rady niestety.
Wiesz co, Antku, tylko ja tej partii nie pamiętam i nie mogę jej wygrzebać, nie mogę zapisu znaleźć tej partii, niestety. Wprawdzie była ona na transmisji, więc może gdzieś się tam znajduje. Może spróbuję gdzieś tam powygrzebywać, ale kiedyś próbowałem i nie udało mi się. Był to turniej w Warszawie, to był chyba turniej 11 listopada z okazji niepodległości. Jak dobrze kojarzę, w 18 roku? 3 lata temu jakoś chyba. Lub 2 lata temu. No już niestety nie pamiętam. No dobra. Przerwa, przerwa, przerwa. Te przerwy są takie trochę, wiecie, irytujące, mi się wydaje. Ja rozumiem, że serwery muszą tam posprawdzać, czy ktoś tam nie kantuje i tak dalej. No ale jakieś to jest takie. Dwie przerwy, bo jeszcze po 8 rundzie jest taka krótka przerwa. Ja wiem, że to jest kilka minut, ale to zawsze dla szachisty, jak się gra 3 plus 1, to jest długo, mi się wydaje. Symultana udana, oczywiście. To już mówiłem, nie grało wprawdzie 100 osób, ale 37, ale powiem szczerze, że z jednej strony dobrze, że nie tak dużo, chociaż i tak dużo, bo nie dałbym chyba rady fizycznie, bo byłem tak wykończony fizycznie chodzeniem nawet do 37 ludzi. Nie sądziłem, że to jest tak ciężkie, trzeba się mega przygotować kondycyjnie. I już powiedzmy po 1,5 godziny mało widziałem na szachownicy, to jednak nie jest takie proste. Nie jest to takie proste. Dobre ziomki Kacpra wspinają się ku szachusiom. No niech się wspinają, niech się wspinają, niech walczą. Czy uważam, że Jan Krzysztof ma być w top 5 na świecie? No pewnie, będzie Andrzeju. W top 5 na świecie będzie spokojnie. Spokojnie będzie w top 5 na świecie. Jestem przekonany. Ile kroków? Nie wiem. Nie liczyłem akurat. Ale samego chodzenia bez przerw było jakieś 2,5 godziny. No to sporo chyba, nie? Trzy porażki w symultanie, trzy remisy. Reszta wygrane. Bez czasu. Bez czasu graliśmy. Zawodnicy nie graliśmy na czas w symultanie. Można było sobie wziąć dwie przerwy, żeby pomyśleć. No wiadomo, że na samym początku jest tego czasu więcej, no ale jak już symultanista podchodzi do zawodnika, no to trzeba ten ruch wykonać, więc to też jakaś tam presja istnieje oczywiście. Tak patrzę teraz na komentarze, że jednak dużo osób chciałoby taką godzinną analizę partii, która będzie rozłożona na czynniki pierwsze. Cieszy mnie to z jednej strony, no muszę spiąć 4 litery i to zrobić. Choć jest to na pewno nie takie proste, ale to zrobimy. Dlaczego by nie? No wiem, że nie dojechałeś, no. Pewnie łańcuch ci się po drodze zepsuł od roweru. Dobra, panie Czeskom, proszę tutaj mi już odpalać rundę numer 5, bo jestem głodny punktów. Muszę ze 4 z rzędu wygrać i będzie git. No właśnie, tutaj też jest tak, że w pierwszej rundzie było zwycięstwo teoretycznie słabszym. Potem wpadł arcymistrz porażka, potem był teoretycznie słabszy zwycięstwo i znowu był arcymistrz porażka. Takie wahania, kurczę blade, trzeba przełamać. O nie, to już wolę grać z arcymistrzami niż z paniami. To tak, nie, to nie, to z arcymistrzami poproszę. Przerzutki poszły. Z Gdańska byś musiał wyjechać chyba, nie wiem, ile byś musiał jechać? O Jezusieńku, z 10 godzin czy... Nie wiem, może przesadzam, ciężko stwierdzić. No dobra. Ktoś tutaj z Indii szaleje, jakiś mistrz międzynarodowy. National Master Blitzstream. A, kojarzę gościa. Jest to francuski gość, szachista. Dangereux, Xamax. No tak. C'est un gars dangereux.
No, jak siedzi cały czas w necie i wymiata, no nieźle, nieźle, nieźle. 2800, coś tam musi grać. Coś tam musi grać. No wiecie, widzicie, są tacy szachiści, którzy no naprawdę specjalizują się w grze w internecie i idzie im świetnie, oczywiście. Ja do nich nie należę. Wolę jednak grać klasycznie. Klasycznie, klasycznie. Przy szachownicy z żywym człowiekiem i czuć zapach tych figur. Jakby to nie zabrzmiało. Co to w ogóle za tekst, Wireku? Ej, dzieciaki, dzieciaki. Dobra, lecimy. Lecimy. Mistrz Fide. Rosyjski mistrz Fide. E4. Okej, okay, no to agresywnie G6 zagramy. Agresywnie gramy. Teraz jestem. Dobra. To jest obrona królewsko-indyjska. Teraz jestem trochę wkurzony, tak pozytywnie, sportowo, więc pociśnijmy. Spróbujmy w każdym razie. Może tak. Z innym nieco planem. No zbiję. Tak, A4 będzie zdecydowanie. Tutaj, tutaj. Jakieś takie opcje mi chodzą po głowie. Okay. Do góry. Do góry aktywnie atakujemy. Oczywiście F4 jest tutaj w zanadrzu. No i poszło. Może tak. Zakombinujmy nieco. Okej. Okay. Może tak. On musi wybić. Bardzo ostra pozycja powstała. I ja spróbuję tam zagrać, żeby tam na E3 coś postraszyć. Tylko tu mi na D6 jeszcze będzie wisiało. Tak myślałem, że mi tu zagra. Lecz ja mam E3 wtrącenie. On hetman D3. Tego się obawiać raczej nie muszę, bo mogę tak zagrać. I wydaje mi się, że to będzie dobry ruch. No oczywiście on może wieżą zbić. Nie zbił. Nie zbił. Bał się. W porządku. Cieszy mnie to. Cieszy mnie to. Wybijemy. Jak to teraz wygląda? On zbije, ja zbiję. Skoczek E4. Od razu skoczek E4 zagrał. Ok. No to trzask. Te skoczki są niebezpieczne dosyć. I teraz trzask zrobimy. Tu mam pionka. Bo bardziej mi się chce. Czy on gdzieś tu hetmanem mi zagra niebezpiecznie? Gdzieś tam może niby. Tak, zagrajmy. Z planem tutaj. Skoczek E5 będzie stał chyba dobrze. Ten pion nie ma znaczenia większego. No właśnie, coś tu będzie próbował się rozgrywać. No ja sobie zdaję sprawę. Zdaję sobie z tego sprawę. Tak spróbujemy. Żeby hetman miał prześwit na B6. Okej, okay, tam coś będzie próbował. Jeszcze są takie opcje. To tutaj, hetman E8. Mało mam czasu. Mniej od niego. Aha, to wtedy tu oddam. No dobra, ale muszę tak zrobić. Tutaj? Dobra, tak. Coś spróbuję zamieszać. Nieco. No chyba u niego to wygląda dobrze. Ojejku, B5 miało być. W ogóle bez sensu. Misklik nastąpił. Ha, tracę figurę. No świetnie. No nie zauważyłem tego. No widziałem motyw, ale nie zauważyłem. Cóż ja, biedny żuczek, mogę. A, bije gońcem. Bierze F7. Dobra. Beznadziejnie poszło w tej partii. Sprawdźmy, co i jak.
Co ja tu nagrzeszyłem? To wszystko normalnie. Wydawało mi się, że jest świetnie. Szok, po prostu szok. Znaczy, to nie przez myszkę, bo B6 nie miało znaczenia. Jakbym zagrał B5, to i tak bym je tam załatwił już. H6. No to są moje pozycje, ja lubię takie pozycje. Ok. Właśnie zastanawiałem się nad tym ruchem tutaj, co pokazuje komputer, żeby trzymać pole F4. No i tak jednak trzeba było grać. Bo chodzi o to, że jak ja zagrałem tu, teraz już mam naukę, no to teoretycznie otwieram gońca, otwieram skoczka i te figury zaczynają białych teoretycznie żyć, no więc... No ale zadyma to zadyma, wiecie jak jest. Ciężko wytrzymać, żeby nie zagrać. Ten ruch był słaby. Skoczek C4 lepszy. Jak się okazuje, bo tu jeszcze kopnięcie na B2 czasem istnieje. No cóż, poszło jak poszło. Ale on tu chyba źle zagrał. Tak, komputer to nie ocenia dobrze. Gonię C5. Hetman wrócił. I lepsza czarnych. Tak mi się też wydawało. To jest normalna analiza z bieraku. Według mnie, raport po partii, to tam ci pokazuje tylko ocenę czeskomową, a tu masz silnik i sam musisz oceniać też z pomocą silnika, więc uważam, że ta analiza jest lepsza. Tamta jest bardziej dla osób początkujących. Znaczy, no, nie chcę tu negować, bo tamta też jest atrakcyjna na pewno. No i co? I zbiłem. I tu jest minus dla mnie duży. Duży dla mnie minus. Bierze F1. Wszystko idzie pięknie. I co ja teraz zagrałem? Tak, zagrałem. Silnik tego ruchu nie lubi. Aha, hetman D7. No dobra, logiczne, bo bronię tutaj pionka, gońca wspomagam, a głównie chodzi o to, żeby wieżę aktywnie ustawić na F8 i tam skoczka na przykład na F2 i coś zamieszać. Ja wiedziałem, że ta sytuacja jest dla czarnych w porządku. No ale jak się gra, jak środka. C4, bzdura. Oj. Wow. Hetman B6 nawet jeszcze wcześniej można zagrać. No właśnie, myślałem o tym ruchu. Przyznaję się szczerze, że ten ruch rozpatrywałem, ale nie wiedziałem co dalej, bo po hetman E2 nie wiedziałem co dalej. A wystarczyło zagrać tak, hetman E2 i prawdopodobnie wieża F8. Zgadza się, komputer? Tak, wieża F8. Bo chodzi o to, że jak on zagra tutaj, to chyba wieża F6. A, wieża F7 z podobnym motywem. Ok, żeby król miał ucieczkę. I ta pozycja jest z kontrą. Król bezpieczniejszy, bo wieża zaczęła grać i jeszcze go tam chroni. No właśnie. Ajajaj. Nie są to moje szachy. Widać bez formy. Bez formy, słuchajcie. Tak, ja wiem, o którą analizę ci chodzi. Zbieraku 6-9. No tutaj jest... Co on tutaj źle zagrał? Goniec najpierw powinien zbić. Może. Ale mi szumi, zamykamy to okno. No B6 to tam wiadomo, że bez sensu. Ale ta pozycja i tak już jest ciężka. No, jakbym dostrzegał tam jakieś opcje, no to tak, skoczek F8 ewentualnie, hetman bije. I to jest ciężka pozycja, niestety bardzo trudna. O, przegrana. Dobra, skończmy z tym. Czekamy na kolejną rundę, aby się odbić. No fatalne. 2 punkty na 5. Tylko. A jeszcze rund mamy. Jeszcze dużo rund mamy, 6 rund jeszcze. Może spróbuję mniej gadać teraz podczas gry, słuchajcie, bo jednak trochę jest to takie rozpraszające, przynajmniej dla mnie. Znaczy, chodzi o to, że jak się gada cały czas, to się słabiej gra. Chyba. Tak, czysty pion więcej, ale to są właśnie moje pozycje. To są moje pozycje. G6 grałem całe życie. Te nowoczesne obrony, pirce i tak dalej. No C5 też oczywiście mogę grać, jasne, wszystko można. To jest internet, bawimy się. No, łatwo analizować z komputerem Dariuszu, to prawda. Zgadza się.
Dawidowi też nie idzie, mówicie, ale widzicie, Dawid jest bardzo dobrym szachistą i mu nie idzie. No o czym to świadczy, że on jest szachistą nieblicowym i to nie jest najważniejsze, jest świetnym szachistą w partiach klasycznych i to jest według mnie najważniejsze w tym w grze w szachy. Oczywiście, no każdy chce być mistrzem w każdym, no nie, to już mnie teraz zatkało. Z panią gram. Dobra, spróbujemy jakoś nieschematycznie, co? Spróbujemy jakoś bardzo nieschematycznie. Ale widzę, że kobieta, jakieś G4. Zrobimy sobie tutaj taki... jakieś totalne bzdury, pogramy. Ale może wybije z rytmu tutaj przeciwniczkę. I co teraz? Będzie musiała się zastanowić, co robić ze skoczkiem H5. A wybijemy. A co tam? No to świetnie. Pięknego skoczka na 4 ustawiamy. Uważam, że pozycja białych jest bardzo dobra. F5, no to będzie bicie w przelocie. Teraz uważam, że pozycja białych jest bardzo dobra. Tu grozi mi nieprzyjemny szach. Ok. No to co? To król F1, nie? U Carlsena coś takiego widziałem, czy tam u naszego Jana Krzysztofa Dudy. Trzeba brać przykład. Dobrze, dobrze. Tutaj tak, tu goniec na H3 grozi. Oj, nieprzyjemny ruch. Dobrze zagrała, oj, dobrze zagrała moja przeciwniczka. Może nie dostrzeże. No zbije, no dostrzeże pewnie. No tak, muszę wrócić królem na jeden i nie mam roszady. Teraz to jestem w kiepskim położeniu. Na C4, żeby hetman miał jakąś tam swobodę. Tak, tak. Piona stracę. Aha, bo jak tu, to mogę zbić. Jak zbiję tu, to wracam. Biję tu. Oj. Stracę piona. Okej, okay, tutaj jakiś, no tak, ten pionek powinien mi zniknąć, tutaj wieża powinna zagrać. To teraz czarne mają lepszą sytuację, to jednak może źle trochę tu oceniłem. A tak czułem, wiecie, ten skoczek na E4 stał świetnie tam, powiedzmy. No dobra. Grunt, że pani zaczęła myśleć. Dobre posunięcie, muszę przyznać, uciekamy dosyć tak nieciekawie. I teraz, czy H4? Okej. Okay. Tutaj od razu uciekamy od związania i bronimy pionka G5. Teraz już jakiś skoczek D2, coś tam mogę próbować. Jakiś tam podwisający skoczek. No dobra, tutaj, 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 tutaj. Może tak. A może nie. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak grać. Dobra, zagram A4. W sumie bez sensu. Królem na F1 może z powrotem należało. Chodzi o to, że tutaj będzie chyba plan. A tak? Zbije wieżą, hetman zbije. Nie, nie zbije hetman. Tak, zagrajmy. Potem gońcem na C3. Teraz grozi goniec C3, bardzo nieprzyjemny i zbicie gońca na E4. Jeszcze tutaj jakieś tam opcje. Oczywiście tam bicie tego skoczka teraz jest złe, bo goniec tu jest bardzo potrzebny do obrony. Miałem nie gadać podczas gry. Dobra, cicho, 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 cicho. Dobry ruch. Nie mogę oddać tego końca. Skoczek się przerzuci. Otwieramy tutaj drogę. A skoczkowi dałem pole.
Trochę kaleczę dzisiaj szachy. Aha, tu jeszcze iść. Dobra, gramy tak. No, tu możemy wziąć, tu możemy wziąć. No właśnie. Skoczek F5 jeszcze jest. No musiał zbić. No bez sensu, w sumie mogłem zbić, zagrać B5. Dobra, bija. Teraz gram B5, szach, to tu. Troszkę na aferę oczywiście zagrałem. Wiążemy, próbujemy coś. Skoczek F1 zawsze się zasłaniam. Król w centrum nie zawsze jest dobrym pomysłem. Czy tutaj mam opcję? No trzeba dobrze liczyć. Oczywiście tak, teraz skoczek E4 jest opcja. W ogóle wcześniej chyba mogłem. A nie, bo hetman tutaj broni. Dobra, teraz tak. No C6 na pewno zagra. No właśnie. No właśnie, właśnie, właśnie. I nie wiem, co dalej. Kompletnie nie wiem, co dalej. Nie wiem, jakiś taki ruch po prostu. Bo nie widzę opcji. A, na D5 może jeszcze tam. Coś tam może by się urodziło, ale już za późno. Może tak? No nie. Goniec C4 będzie na końcu. Tu jeszcze mam, dobra, oddaję jakość, no. Co? Czasówka. Czasówka. O, jest taki ruch. Nie zagrała. Oj, stoję dobrze. Znaczy bezpieczniej, bezpieczniej. Dobra. Czuję, że tutaj teraz już ją mam. I pionek do góry. Ojejku, podstawiłem hetmana, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Krzysztof, co ty robisz? O Boże. No zrezygnuj, zrezygnuj, zrezygnuj. O matko bosko, słuchajcie. W tych Title Tuesday jest tak, że albo idzie fajnie, albo idzie totalnie do D. Mega. No nie, no. Sam, nie wiem, diabeł wstąpił. Podstawiłem po prostu hetmana, bo już w tej pozycji było okej. Okay. W tej pozycji już było okej. Okay. No tu nie mogłem tego przegrać raczej. Znaczy wszystko jest oczywiście zawsze możliwe, no ale już na tych sekundach i powiedzmy w takiej opcji, no na przykład w tym układzie nawet gońcem wracam i tam idę pionkiem, albo goniec D5 stoi, tutaj E4, tutaj podwisa, pionek idzie do góry i tak dalej. Masakra. Nie, no to nie była strategia primuwa, no dziewczyna ogarnęła, no ogarnęła jak to. Nie, no dobra. To jest 2 punkty na 6. Zostało 5 rund, no więc wypadałoby wygrać ostatnie 5 partii. Ajajaj. To już wiecie, nawet nie jestem zły, tylko stand-up szachowy. Masakra. Może z nią grałem, nie wiem, może tak, może nie. Nie kojarzę, no zerknijmy. Nie ma zdjęcia. Możliwe, no to się wiadomo, że się przeciwnicy powtarzają w tym turnieju. Okej. Okay. No dobra, co zrobić? No, wypadałoby wygrać z kimś mocnym, no bo już ileż można przegrywać, no.
No tak, Dariuszu, dobrze piszesz. Podstawki, podstawki, podstawki. Ale wiecie co, to wynika prawdopodobnie też z tego, że była przerwa w grze, w online. Jak człowiek jest w takim ciągu troszeczkę gry, no to widzi więcej, to trzeba się przyzwyczaić, to trzeba rozegrać trochę turnieje, kilka dni poświęcić. Znaczy kilka dni, no pograć po prostu, a jest też zupełnie inaczej, więc to jest myślę, że normalne. Więc, bądźmy dobrej myśli. Jak podstawka, bo to kobieta była. No, podstawiłem po prostu, no nie rozumiem. Nie widziałem. Już w głowie miałem, że biorę piona, tutaj dobrze jest, no. No wziąłem piona, jest i było dobrze, tylko nie dla mnie. A, no tak, wtedy z tą panią, tak, jak się tam Title Tuesday przerwał, to faktycznie miałem przegraną. Coś było, coś było. Dobra, lecimy dalej. No nie, no zobaczcie, no festiwal kobiet, no. Jakby to nie zabrzmiało, przepraszam, ale chodzi mi o to, że no, mam to szczęście, z drugą panią gram, chociaż no. Dobra, proszę pani, co by pani tutaj zagrać? Zagrajmy tak. Jak skandynawska? Po D4 będzie ciężko skandynawską wrzucić. Dobra, gramy Karakana. Zobaczymy, co tutaj przeciwniczka potrafi i czy ogarnia temat. Za chwilę się okaże po kilku posunięciach, bo na razie to teoryjka. No, chyba goniec G5 już jest podejrzanym ruchem, tak mi się wydaje. No ja B3 też nie zagram, bo gram czarnymi. B3 nie mogę. Tu jest B3. Znaczy G3. No G3 też nie da rady. Okej. Goniec C1. No dobra, no to co? No to co teraz? Wieża E8? Sam jestem zaskoczony w tej pozycji. No D5 powinna zagrać, potem wieża F8. Będę musiał wracać w kolejnych planach moich. No ale najpierw mam ruch tutaj, atakujemy, potem A5. Okej. A5 po to, żeby nie było B4. No dobrze. Ogarnia chyba B3, A3. Tak prawdopodobnie będzie. No nie wiem, tak, F5. Ogarnia ten schemat. Dobra. Tutaj przeciwniczka ogarnia. P5 wracam. No, tu się chce załadować skoczki. Mam poczucie, że też za wolno gram troszeczkę. To może mnie troszeczkę gubić. No, tu biorę pionka. A może ona specjalnie oddała tego pionka? A jak dają, to biorę. Potem się będziemy zastanawiać. Pion jest pion. Jak już B6 postawię, nie postawię. Trochę tutaj widzi, trochę tutaj widzi. Wracamy. W ogóle ruch. Skoczek A2 był dobry. A tutaj muszę zagrać. Okej. Okay. Wieżą czy pionkiem? Pionkiem zbiję. Nie wpuszczę skoczka na B5. Wieżą też prawdopodobnie było spoko. No ta pozycja wydaje mi się, że już jest dla czarnych bardzo w porządku. O, no i mam teraz swoje w porządku. Skoczek na C6 mi tutaj się ładuje. No dobra, ale to niech on sobie tam gra, a ja zagram tak. Z planem. Z planem, moi drodzy, z planem. Taki ruch prawdopodobnie będzie zagrany. Wtedy ja mogę tak zagrać i grać F4. O, i to będzie piękne.
To będzie piękne. Jeżeli będzie hetman C2, to jest tutaj na H3 i biorę gońca z szachem. Prawdopodobnie jest rozważone bicie skoczka, co się wiąże z biciem pionkiem, aby tutaj goniec poszalał sobie. Paniami tutaj. Jak dostanę teraz trzeci raz z rzędu kobietę, to nie wiem, chyba zrobię 50 pompek. Nie zrobię 50 pompek teraz. Okej, dogram z tym planem, co mówiłem. Sprzątnę gońca. Wezmę, bo mi to zablokuje, będzie nieprzyjemnie. No tak, to było do przewidzenia. Wszystko muszę tu brać. Zmieniamy koncepcję gry, bronimy, para gońców, tu szach, ok, no to tak, wieże się bronią, tu żebym nie podstawił jakichś widełek. No dobra, wieże coś im tego piona oddaje. A z takim chytrym planem wieża A8. Ewentualnie tutaj jeszcze. To mnie szybko poczęstowała odpowiedzią. O matko bosko, co ja tutaj mogę? Tak mogę. Na przykład. Nie, nie stoi to dobrze. No właśnie, dobrze zrobiła, bo mi sprzątnie gońca i ma świetnego skoczka. Jeszcze podwaliłem widły. No brawo, Krzysztof, brawo. Nie mogę grać z tymi kobietami, słuchajcie, no. Takie dobre pozycje dostaję, no i nie mogę po prostu z nimi grać, no. No ale muszę próbować, no coś próbujemy. Pułapeczkę zostawimy. O, pułapeczka weszła, tylko że ta pozycja jest remisowa. Znaczy, jeszcze tutaj takie chocki klocki. I tutaj mogę próbować wygrywać. Ale dobrze zagrała. Skubaniutka. Jeszcze wieża D trzyma. Pięknie, Krzysztof, pięknie pograłeś. Pięknie pograłeś. Podstawiła, dobrze. Jakby to nie brzmiało. Aha, bo ona ma mało czasu. Co ja zrobiłem? Czy to jest remis? No nie mogę, no nie mogę grać z tymi kobietami w szachy, no jak dostanę kobietę, to po prostu robię pauzę czy coś, no. No remis, no co, no, no. No, no remis, no dam szacha, no. No remis. Nie wiem, no. Tu gram i tutaj poproszę ruch, no. Okej. No nie mogę, słuchajcie, po prostu tego... Ja się śmieję oczywiście. Ale pokażę wam, że no, pozycja była według mnie genialna dla czarnych. No. Duża przewaga w pewnym momencie na pewno była. I teraz goniec G5. No dobra, niby coś tam jest. Można dużo fajnych rzeczy grać teraz, ok. D5, skoczek, skoczek. No i wszystko jest piękne, no. Gramy sobie pięknie w szachy. To jest wszystko w porządku. Dobra, teraz może coś lepszego z komputer widzi. Nie, no skoczek F6 wraca. Świetnie. Dobra. Bo tu niekoniecznie trzeba grać tym pionkiem na F3, gdy dwa skoczki ładnie bronią.
skoczek H5. Ok, no to tutaj cyk. No i tutaj podstawka, oczywiście. Podstawka z jej strony, prawda? Tak, tak, tak. Skoczek B4. C5. Skoczek A2, no właśnie. Ten ruch widziałem kątem oka, ale go nie zagrałem, jak było widać. Z opcją wymiany. Ten skoczek na B5 czasami szkodzi bardzo. No cóż, ale poszło jak poszło. Oj, białe lepiej. Wow. Z tego pionka. Nieźle. No właśnie, tutaj wierzą czy pionkiem? Wierzą. 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 Nie psuć pionku. Przepraszam najmocniej. Nie psuć pionku. Wygrać wieżą na A6. Ta wieża ma być aktywna. Bronić na D6. No tak klasycznie. W ogóle aż mi wstyd, że takie ruchy wykonuje. No i co tutaj teraz? Skoczek H3. No dobra. F4. Cyk. Bicie. Poszło. Dobrze. Wieża. Nadal białe ciut lepsze? Naprawdę? Remis? Para gońców? Pion więcej? Nie, no naprawdę. No nie wiem, co powiedzieć. No, ten ruch już tutaj też na aferę. Widać, zawodniczka lubi sobie czasem ostro też pograć. No tak. To wieża C8. Należało przede wszystkim wybić paskudnego skoczka w centrum. I tam może E4 próbować. A tu zacząłem sobie tańczyć. No i tutaj niestety. Podwalinki. Widełek nie widziałem. Czy bym zbił wieżą tą czy tą, to bez znaczenia. Tylko na końcu jeszcze mnie interesuje. Wiadomo, że to jest przegrana teoretycznie. A już nie poanalizuję. Może później do tej partii wrócę. Dobra. No to co? E4. No niech będzie ruch E4. To dla was widzowie. Nie gram już D4. Teraz nie gram D4, tylko niech to będzie E4. No i jaki gambit wybrać? To chyba królewski. Tam się może podziać trochę. Okej. Okay. No to cyk. Wow! Kontr gambit królewski. Znaczy ja nie wiem, czy to się tak nazywa. No to D4. A, lecimy na aferę. Co tam będziemy się czaić? I prawdopodobnie D4 jest dobrym ruchem. To wyjdzie tak normalnie chyba teraz. Nie wiem, co to za poza. Właśnie tworzę. Czy nie widać, że tworzę pozę? A masz D5, co tam? Masz się męcz. Jak to klasycy powiadają. No i gdzieś tym skoczkiem musisz próbować. Tu? Mm-mm, proszę pana, to nie jest dobry ruch. To nie jest dobre posunięcie, proszę pana, bo... Zaraz ci powiem dlaczego. Bo może D6. O! I co mi zrobisz? Potem skoczek C4 spróbujemy zagrać. I on D5, damy mata mu na D6 i będzie pięknie. Ale by było, nie? Chyba i tak źle zagrałem, bo on powinien zbić. Jak ja zagram tu, to on skoczek F5, tak już na poważnie teraz. I, no ale jeszcze mogę zagrać tak na przykład. Ja wiem, że ma odejście z odsłony, no ale chociaż tego pionka wezmę. Nie, no czarny lepszy. No, ale to nieistotne. Spróbujemy jeszcze tutaj. Spróbujemy tutaj poszaleć. No ostra pozycja to tam lepszy, gorszy. Co za różnica. Wracamy. D6 to jeszcze mamy taki fajny ruch, goniec B5 z szachem. Skoczek na F5 u niego stoi bardzo dobrze, więc potrzebuje bardzo szybkiej roszady. Ja bym zagrał na przykład taki ruch A6 lub spróbował gońca gdzieś tam uruchomić. Długo myśli, więc na pewno jest zaskoczonym grą swojego przeciwnika. No niech myśli, o to chodzi. No dobrze. Więc ja zagram B4. Jest to ruch totalnie głupiutki, ale niech on myśli. Chodzi o to, że jak zbije, zagram sobie tak i wypuszczę hetmana z tempem i dam mu mata na F7.
Nie, oczywiście nie gracie tego domu, ale plan jest, myślę, że prosty. No D5 dostanę. Nie, nie dostanę D5, bo tu zagram, ale jest skoczek D7, ale zbiję i wezmę gońca. Tak, to wszystko działa jednak. Niech się boi, pewnie, że niech się boi. Jednak pokusił się o pionka, a minuta na zegarze. To dałem prawie mata przecież. Dam prawie mata. Tu mi grozi taki niebezpieczny i bardzo ruch taki, nie teges. Ale zagramy tak, już wieża B1, już skoczek C4, fajnie, skoczek na C4 za chwilę wchodzi. No zadyma na całego, no dobra, szach to król D1. Chyba tu gońce mi jakoś tam bronią mniej więcej tych pól wokół króla. Okej. I aha, on chce mi wymienić hetmany. Dobra. Ale mam taki ruch. Jak mi zbije wtrącenie, a potem zbijam tu. Ajajaj, co ja zagrałem? Przecież jak on odejdzie hetmanem, to ja nie mam ucieczki swoim. Wiedziałem, że zaraz coś tutaj pochrzanie. No dobra, lecimy z G4. Oddaję hetmana, no ale muszę coś, tak? Z szachem. No wracam. Gdzie ten skoczek teraz zagra? Na D6. On ma mało czasu, on ma mało czasu. D5 kopnął. D5 kopnął, słusznie. Muszę albo i nie. Nie stoi to dobrze, słuchajcie. Stoi to bardzo źle. Tańczę bez hetmana, tańczę bez hetmana. Najwyższa para na roszadę. Grozi mat. O kurczę. No mi tego mata zasadzi. Totalnie przegiąłem. No dobra, tak, no wzbiję może. Zbił. No to jest wiadomo, że wtopa, nie? No dobra, tu trzeba powiedzieć to jasno, no przesadziłem i to bardzo porządnie. No przesadziłem. Dobra. I przesadziłem. Przesadziłem. Nie mam nic na swoje wytłumaczenie. Porażki dzisiaj są niestety nieuniknione, jak widać. Dobra, ale wróciłbym do tej pozycji z tą panią. Z tą panią. Bo jeszcze mnie interesuje, czy ja tam na końcu miałem wygraną tą wieżówkę. Wieża, tutaj cyk, szach, powrót. Ona zagrała teraz wieżą. A widać, wszyscy ambitnie grają w te szachy. Ambitnie, ambitnie, dobra. I zbiła, okej. Okay. No dobra, to jest remisik. Ale tam jeszcze była szansa, prawda? O właśnie, zobaczcie. Wygrana partia czarnych. Ta końcówka jest wygrana. O właśnie, właśnie. O to chodzi. Zwariowanych partii tu było dużo, ale niestety wszystko przegrywam, więc takie Title Tuesday mało udane. Która to była runda? To była runda ósma, jeszcze 3 rundy przed nami, na 2,5 punkta tylko, słabiutko, słabiutko. Dobra, ale wracając do tej pozycji. Tak, król H4, bicie, król G3 i jak ona tutaj... No słuchajcie, no ja nie widzę takich prostych ruchów jak wieża F2. No nie. Tak, ja wiem, że przeszarżowałem, tamta partia oczywiście była wiadomo jaka, nie? No, to jest dowód na to, że nie można lekceważyć nikogo.
Zbyt romantycznie poszło, niestety. Wieża F2. No nie widziałem wieża F2. Wziąłbym pionka i aktywność króla jest tutaj kluczowa w tej końcówce. Niestety ja postanowiłem. Nie widziałem, więc tak zagrałem. Tutaj. O, teraz też pokazuję wygraną, co ciekawe. Wow, wieża F2, tylko w jakim celu się zastanawiam? Przecież jak ja zbiję tutaj i zostanie zrobiona wymiana, ten pionek mi ucieka, więc ja tego nie rozumiem. No powiedzmy idę królem, tak? Naprawdę wieżę każe bić? Ha, no dobrze, wszystko jasne. Tak. Jestem szybszy. Zgoda. To już widzę. No, widzicie, człowiek się uczy. Ale król G2, tak. Tutaj, okej. Okay. No i wieża A5, dobra. Szach, bicie. Ojej, macie rację. Ktoś mi tam pisał na czacie, że wieża A1, szach i biorę wieżę. No widzicie, no niestety dzisiaj jest totalna ślepota. Ślepota, szachowa ślepota. Nie, jak takich rzeczy nie widzę, to ciężko grać o dobre punkt. Znaczy, ciężko grać w ogóle. Nadal ta pozycja jest wygrana. Co tutaj jeszcze jest? Aha, no bo cały czas tutaj istnieje ten motyw, non-stop. No dobrze, ale ta pozycja. W ogóle nie każe bić pionka. To jest ciekawe. Bicie pionka i remis. Ja cię kręcę. Znaczy, ja wiem o co chodzi, bo tu jest pionek G5 przywiązany. Jak ja tym królem się gdzieś tam poruszę, powiedzmy do góry, to tracę piona. To jest oczywiste i to jest remis. A jak zagram królem tu, bo teraz król zagra tu. Jak zagra król tutaj, to idę królem na F3. Ta aktywność białego króla jest porażająca, więc w końcówkach tutaj jest bardzo, bardzo ważna aktywność. Ale król G2 chyba wygrywa. Tu idę sobie. Okej. O wynik proszę nie pytać. O wynik proszę nie pytać. Słabo, słabo. 2,5. 2,5 na 8. 2,5 na 8. I no cóż. To nadal jest wygrana? No nie. Remisik. Dobra. Okej. Trudno, słuchajcie. Co zrobić? Trzeba grać swoje w takim razie. Bez pajacowania, no. Tyle. Bonklauda zagrać? Bonklauda? Może. Tylko to będzie już totalna kompromitacja. Przegram. No dobra, bawimy się. Musimy wrócić na dobre tory. Ale z taką grą to naprawdę jest ciężko. Jak się nie widzi się prostej taktyki, słuchajcie. Ale wiecie co? To są normalne rzeczy w Fifku, że komuś tam idzie słabo w ciągu dnia. Mam prostą wymówkę. Taką życiową. Wczoraj na przykład skończyłem szkolenie o 23 i w domu byłem przed 24, a musiałem o 6 wstać, no i od 6 cały czas robota, więc no może dlatego. Wymówka jest. Życiowa jest. Więc tyle. Więc tyle. W temacie. Jeszcze spróbuję spiąć tutaj cztery literki i pograć mocno. W takim razie, żeby się trochę zrehabilitować. No nie, no właśnie z paniami, jak gram z paniami, to nieważne jaka pani siada naprzeciwko, to jakoś no z kobietami mi się gra ciężko. Nie potrafię tego wyjaśnić. To pewnie wynika z jakiegoś psychologicznego podejścia z mojej strony, nieodpowiedniego. Nie, no wiadomo, że się bawimy. No, będą lepsze turnieje, słuchajcie, będą gorsze. No, taki sport, ale bawmy się. Ja tu jestem, słuchajcie, nastawiony głównie na partie klasyczne na żywo, więc jak już powiedzmy mija nam ta pandemia, tak to nazwijmy to. Wiadomo, że większość ludzi już od komputera ucieka i nie dzieje się tyle w necie jak wcześniej. Więc się nie siedzi też tak dużo w internecie. No z Aliną to ja bym tam już po trzech ruchach miał gorszą sytuację. Zasłonić sobie z kim gram. Też jest to oczywiście jakaś opcja.
Może w przyszłym tygodniu spróbuję sobie taki tutaj pasek na monitor wrzucić, zrobię wam zdjęcie jako dowód i faktycznie może to podziałać. Tak psychologicznie jest coś w tym jest, tylko to też wiecie, nie o to chodzi, no bo naprzeciwko siada gość na żywo i co mu zasłonisz? Kurtyną go zasłonisz? A wtedy się trzeba, wiadomo, skupić na szachach, na ruchach. Nie, to pacik, to nie jest wstyd. Oczywiście to nie jest wstyd. To nie jest tak, że panie grają w szachy gorzej. Absolutnie nie. Ale dobra, nie chcę tego tematu zaczynać, bo tutaj będzie zaraz mnóstwo komentarzy, na które nawet nie będę zwracał uwagi, jeśli chodzi o ten temat. Partia włoska? Nie, dziękuję. Nie zagramy partii włoskiej, bo tam trzeba myśleć, a ja tego nie znam. Znaczy, ja nie znam tego, więc będę musiał myśleć o, w ten sposób. Przynajmniej na początku debiutu. Przerwa. A, no tak, po ośmiu rzutach zawsze przerwa. Czy ktoś jeszcze gra? Gra ktoś? Nie gra. Czekamy. Trzy partie nam zostały. Trzy partie nam zostały. Zdajcie proszę raport, jak tam idzie naszym polskim szachistom. Tuesday, tak z ciekawości. Czy jestem najgorszy w tym momencie? System londyński. Też nie lubię białymi grać Londyna. No nie lubię tego Londyna grać. No. Londona, tak to się chyba mówi. Londyna, nieważne, wiadomo o co chodzi. Ja uważam, że Londyn nie jest rozwojowym debiutem. Wiadomo, że tam osoby doświadczone sobie ustawiają pozycję równą po debiucie, bo Londyn białymi jest równy. Czarne nie mają problemu z wyrównaniem pozycji. Ale jak ktoś chce się rozwijać w szachach, no to nie powinien grać według mnie Londyna. Ja wiem, że tam się prosto wyprowadza te figury, ale tam powstają pozycje mało taktyczne. Znaczy, zawsze można zaostrzyć, jasne, ale tak ogólnie mówiąc, Londyn uważam, że słabym debiutem jest do rozwoju w szachach. Mam kolegę, który, no pozdrawiam serdecznie Kubę, no on to pewnie też przyzna bezbicie, no całe życie grał Londyna i przypuszczam, że no tam wiadomo, czasem zapierał z dobrymi zawodnikami i tam nie przegrywał powiedzmy, tak? Ale nie rozwinął się szachowo za bardzo, tak? Pewnie tego trochę teraz żałuje i tam próbuje różnych opcji teraz, w sensie różnych debiutów, żeby się troszeczkę, te horyzonty troszeczkę poszerzyć. No, dlatego uważam, że, no nie tylko dlatego, ale uważam, że Londyn jest jednak takim debiutem nierozwojowym dla początkujących szachistów przede wszystkim. Można potem to modyfikować. To nie jest tak, że debiuty są złe. To wiadomo, to tak można by sobie gadać. Chodzi o poziom zawodnika. I generalnie, tak podsumowując całą sytuację, no to początkujący zawodnicy powinni próbować grać ostro, dużo taktycznie, żeby uczyć się tej taktyki, bo tak naprawdę 90% w szachach to jest taktyka. Widać to na załączonym obrazku, czego nie widzę, tak? I tyle, a potem z trenerem się dopasowuje repertuar i tak dalej. Z kim ja gram? Z Polakiem. No to jeszcze lepiej, no pięknie, to już wolę z kobietą. Nie znam Cukina, pozdrawiam tutaj rodaka. Jedziemy. Jakieś takie kombinacyjne znowu tutaj szachy nam powstają. A może hetman B6. Nie wiem, czy taki ruch istnieje, czy on jest dobry. Przypuszczam, że nie. Ale logicznie wygląda. Wzmacniam, atakuję. Tyle w temacie. Ok. To jest opcją. A to bije tutaj sobie gońca. Chyba skoczek musi odbić w ogóle, bo jak hetman bije na E2, to ja biję na C3. Dokładnie. Skoczek F6. No i hetman B6. Bardzo udane posunięcie, jak się okazuje. Szybka roszada. Ok, gońca mi ograniczył przeciwnik. No to gramy E6. Naprawdę? Skoczkiem? Bardzo dziwna decyzja. Ojej, hetmanem?
Jeszcze gorzej. Wezmę sobie piona na A2. Tak po prostu. Zwyczajnie wrócę. Tyle. Nie muszę nawet na B2 bić. Jeden pion mi wystarczy. Pozycja czarnych jest po prostu lepsza. Zdecydowanie. A6. Wieża D8 jakoś może tutaj, tutaj. A tu już na B2 mogą zbić chyba. Tutaj? Dobijemy. Przepchanie było też ciekawe, jednak centrum. No ale nie, no bicie piona, oczywiście, że bicie piona. Trzeba bić. Okej. Tak. H6 goniec E6 groź. Również. Sprytnie. No to prosty powrót. Znowu H6 grozi. Wziął. Miał prawo. No to co? To bierzemy. No i B5. C4. I tak dalej. Pilnujemy od razu na C5, atakujemy skoczka, tam wprawdzie na A6 coś wisi, mogę zawsze tak na C6 zagrać. Wszystko przytrzymać, więc chyba tak zagramy. Trzymamy po prostu tu wszystko. Nie dajemy, próbujemy nie dawać szans przeciwnikowi. No, chyba F5 nawet można próbować. E4. Tu nawet mamy widełki. F3 wisiało. Wszystko tu już leci. Okej. Okay. No dobrze, no to było zwycięstwo takie, które mi się podobało, no ale to wynika z tego, że przeciwnik zrobił kilka błędów. No ale 3,5 punkta, może wstydu nie ma. Póki co. Jakiegoś ogromnego. A jest okej. Okay. Przyjrzyjmy się może jakiemuś zawodnikowi. Komuś z czołówki. A czy Hikaru gdzieś tutaj istnieje, czy już tam gdzieś poleciał? A, jest na czwartym miejscu, więc gdzieś gra. Albo już nie gra. Może po prostu już skończył. Czy dopiero teraz wygrał? Ha, teraz wygrał. 7,5 na 9. Gdzieś tam wcześniej gdzieś coś tam pokaczał. Tak, zgadzam się, Dariuszu, czysta partia, no ale to mówię, to wynika z błędów przeciwnika, nie? I takie partie, no trochę cieszą, jakby nie było, takie na odkucie się nieco. To pokazuje, że jeszcze nie jest beznadziejnie przecież. Co tutaj się dzieje? Warianty wyłączę, żeby nas nie kusiły. Jakoś więcej u białych, no techniczna pozycja, to musi być wygrana dla białych. Goniec jest wprawdzie bardzo silny, ale tu jest słabość na F7, na której trzeba się opierać. No, jak tu czarne zdobyły tego pionka C4, to tak... Chociaż może ja się nie znam, ale faktycznie wieża tutaj kontroluje. Zobaczcie, arcymistrzowie jak grają w szachy w taki sposób... starają się grać w bezpieczny sposób. Czyli tu się nie rzucają, tylko kontrolują cały czas pozycję. Starają się kontrolować. Tutaj grozi ruch hetman C6 prawdopodobnie.
że ruch A5 będzie kontynuowany. To też jest sprawdzanie, co gra przeciwnik. Przypuszczam, że A5. O, jednak nie. Znowu to samo. Hetman zagra na A2. Inna koncepcja. Ok. Wieża nie wpuszcza tu hetmana. Opieramy się na tutaj na punkcie F7. Oj, żeby zaraz remis jakiś tutaj nie nastąpił. A no właśnie, trzykrotne powtórzenie pozycji. No i białe mogą mieć pretensje do siebie, jeżeli chciały wygrywać. Ale to już mówię, to jest problem arcymistrzów. Zobaczmy mojego przeciwnika, z którym przegrałem dzisiaj, który gra białym kolorem. Różnopolowe. Tutaj pionek. Wygląda groźnie. No właśnie, wygląda groźnie. Jak hetman się przedostanie tam na E8, to są problemy. Ten Niemiec jest dosyć szybki. O właśnie, i tu już... Oj. Tu był ruch! A z boku wszystko widać, nie? Hetman F8 wygrywało. Ach, i tutaj jeszcze pewnie jakieś takie opcje. Co? A, bo to chodzi o czas. Chodzi o czasówkę, ale tutaj go załatwił. No po biciu hetmanem, jak to wygląda? Jaka jest ocena? -1. Czarne lepsze ze względu na piona, ale bardzo techniczna, trudna sytuacja, bo tu taka siatka matowa w tej sytuacji powstaje. Wiadomo, czas element gry, oczywiście macie rację. No, trochę sprytu w tym internecie też się przydaje, jak widać. Kilka partii zostało. Jeszcze mamy dwie do końca. No dobra. No dobra, 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 dobra. No pewnie, właśnie widzicie, gra w internecie ma takie niuanse, gdzie można sobie coś pokombinować. Na żywo już by to nie przeszło. Znaczy by trzeba było reklamować trzykrotne powtórzenie posunięć, no ale kto by tam liczył na bieżąco. No i skoczki w blicu są sprytnymi figurami. Sprytniejszymi. O, tu chyba czarne się godzą z remisem. Można było wybić wieżę, spokojnie zremisować. Oj, podstawka, podstawka. No to na szczęście nie tylko mi się zdarza. No widzicie, zawodnik 2900 na czeskomie. 50 nawet. Podstawił wieżę. To jest właśnie to. Andrzej. A, Andrzej Krzywda. Pozdrawiam cię, Andrzeju. O, z Andrzejem mam rachunki do wyrównania. No to ci, kurczę blade, no, spotkanie. Z Andrzejem mam bardzo niekorzystny wynik. Oj, bardzo, bardzo. Bardzo niekorzystny. Szach. Takie ruchy istnieją. To wiem. Okej. No jak to grać? Może tak. To ja w ogóle taki ruch mam skoczek na A5, ale będzie A6 zagrane. No zagramy przez G3. Ruch E4 trzeba zagrać raczej. Dążyć z roszadą, a tu jeszcze A5 mogłem wrzucić. Czy A5 jest dobrym ruchem? Bić przelocie trzeba raczej. Tak trochę w moim stylu. Koniec F4 na pionka się tutaj zasadzę. Próbujemy rozwijać. Tutaj grozi bardzo niebezpieczny ruch.
No tak, z tej pozycji zadowolony niestety nie jestem, tym bardziej po takich posunięciach. O rety, tu mam problem. A zaraz, przecież tu się trzyma wszystko. Ha, skoczek na D4 wejdzie, ale paskudnie to będzie wyglądało. No tak, strategicznie mnie tutaj kolega załatwił. No raczej powinien wybić skoczka, zdecydowanie. Skoczek na D4 i nie jest to dobra pozycja chyba dla białych. Nawet goniec D4. Nawet. Z planem F4. No widzi trochę, oczywiście, że widzi. Bardzo dużo widzi. Myślę, że goniec E3 jest ciekawy, bo jak wybiję, to jest dwoje pionki, ale nie wpuszczę tu skoczka. O, wziął. Bo mój goniec nie jest najlepszy, oczywiście, skoczek stoi świetnie, ale już może mi jakaś gra się tutaj zrobić, mam nadzieję zresztą. No muszę jakoś hetmana najpierw przetransportować. W ogóle taki ruch chyba trzeba grać. Chociaż nie, bo ten pionek będzie słabością. Z drugiej jednak strony. Nie, będzie słabością, będzie. Okej, no muszę grać tam. Ojejku! No widzicie, jak ja. Nic nie widzę. No nic nie widzę po prostu. No hetman. No pogram jeszcze kilka ruchów, wiadomo, no ale. Ślepota. Ślepota totalna. Masakra. Ojojojoj, no dobra, biję, no wiadomo, że muszę. Co? Tutaj? To jeszcze mam jakieś szanse? O nie, tutaj mi wisi. Co ja w ogóle wygaduję? Wiadomo, w internecie trzeba grać do końca. Już ankieta, czy wygram ostatnią partię? No to nie, to na pewno nie wygram. No zaraz mnie tutaj załatwi, no co, no. Cóż ja tutaj, biedny żuczek, mogę. No dobra, tak, z jakąś tam opcją. Szacha damy. Tak, zagramy. Aha, powinien zbić gońca. Zbiję gońca i po zawodach mam raczej. Chociaż no jeszcze pogramy oczywiście. Spróbujemy tutaj napsuć krwi, bo inaczej zagram tak i dam mata za chwilę. Pionka. Król tam ucieknie mi na C8. I dobrze zrobi. A ja tam wieżami mogę spróbować wjechać. Jeszcze będę straszył. Jeszcze będę straszył. Ajajaj, jednak się zasłonił. Szach. Mam? A nie, przecież on może odejść królem, bo hetman broni. No dobra, tak.
Muszę tu szacha jeszcze. Idę pionem. A, zasuwamy, co tam będę się czaił. W ogóle. Co tu się dzieje? Widzicie, jak to jest w grze w internecie? Na żywo już bym dawno poddał. No do góry. Okej. Ja no, Andrzej tutaj już mnie oszukuje. Jest za mocny. Aha. Co teraz? I co teraz? Mam go. Masakra. Nie no, chyba nie przegram tego, prawda? Ale widzicie, co się działo bez tego hetmana? No dzięki, Andrzej, ale wiadomo, że no można było poddać, ale gra do końca. Masakra, w ogóle nie. No słuchajcie, widzicie, co się dzieje, nie? W tym internecie. Widzicie, co się dzieje. Farcik, farcik, moi drodzy, ale to, że ja nie widziałem takiej prostego takiego zagrania, to jestem, no to taktyka, no tu oczywiście debiut taki dla mnie trochę nowy, ja muszę to sobie przepatrzeć, bo już z Andrzejem to grałem raz na żywo, ale ten moment, kiedy podstawiasz Hetmana, przecież można było zagrać tak. Wtorkowy tal, o. Dobry, dobry komentarz na tytuł. O jejku. Przepraszam cię, Andrzeju. No, przepraszam. No, ale Andrzej jest wyluzowany. On tam wiadomo, że mnie potem będzie chciał roznieść w partii klasycznej. Nie, to po prostu tragedia, słuchajcie. Jak można na przykład te pozycje? No, wszystko jest możliwe, oczywiście. Wszystko można przegrać, tak? No. Grać tutaj jak należałoby czarnymi. Prawdopodobnie jakoś wieża F8, F5 otwierać w ten sposób. Ale to się, wiecie, tam nie będę nikogo pouczał. Sam gram jak, no, nie będę powiedział. No nie, no nie, no nie. No tak, no tak, no tak. Trzecia kobieta dzisiaj. Dzień dobry. I to jeszcze WGMK. Szakuś wygra ostatnią partię. Dobra ankieta była, słuchajcie. Jedziemy o życie, o. O honor! O 50 pompek, właśnie! Ale nie, to miało być, że jak trzeci raz z rzędu zagram z panią, to wtedy się liczy. Zobaczymy, czy arcymistrzyni zna trochę teorię. Trochę zna. Ruch nie zaszkodzi. I chyba mam bicie tutaj. To w ogóle ona chyba podstawiła motyw. Znaczy, ona odbije to. Nie, nie odbije, bo zagram go nie C6. Czyli jednak podstawiła motyw. Okej, okay, wraca. I jak obroni? To skoczek D7 z obroną na chwilę. Okej, okay, no goniec B2. Oczywiście tak będzie zagrane. Mam pewną koncepcję. Właśnie C5 to była ta moja koncepcja. Goniec musi odejść tutaj. Aha, tu nie mogę, bo odbiję. Taktyka, licz Krzysztof. Bierze E8. Okej, okay, no to będziemy grali proste szachy teraz.
Dobra. Chyba dobrze dostrzegłem tu. Jeżeli zbiję mi gońca, gram tu, goniec bije tu, tu. Tak, dobrze, to policzyłem. Mam nadzieję. Tak, dobrze. Co, ona musi odejść królem. Tylko czy mi coś to daje? Znaczy, ja wymienię tutaj tego gońca, oczywiście. Ona musi odbić hetmanem. Odbiła, no to biorę piona. To na to liczyłem. I to weszło. No, B4. Cyk, tutaj będzie wisiało. Mądrze, mądrze. Próba wymiany hetmanów. O, już chciałem podstawić. Już chciał podstawić. No dobra, hetman E7. Bo po wymianie tutaj zawsze bije na B3. No idę po prostu po pionka. Co ja mam tutaj innego do gry? Siatki matowe mi grożą. A ja biorę piona. Może tak? Zaczynam kombinować, to nie jest dobry sygnał. Co by teraz tutaj może zagrać? Czekajcie, a może hetmanem się przetransportować? Tak, hetmanem na F6. To może być dobry ruch, mam nadzieję, bo jakieś nawet nabicie na F3 już coś takiego grozi, mam nadzieję. Z oddaniem jakości, ale tam król będzie odsunięty i tam takie praktyczne granie. A jednak tutaj. Okej. Wrócę, bo tutaj jest niebezpiecznie. Wrócę. No tak, przeciwniczka próbuje mieszać. Zejdziemy sobie teraz królem na G7, żeby tam nie było żadnych akcji przypadkowych. Okej, tu mam chyba. Nie, no mogę bić, bo chodzi o to, że ja hetmanem na H4 zagram. Tak, będę groził. A nie, matem nie będę groził. Czym ja tu będę groził? Nie, pionka mogę wziąć. Może tak będzie lepiej. Pewnie jakiś są lepszy ruch, ale wezmę praktycznie pionka, żeby to nie było niespodzianek. Już nawet wymiana hetmanów będzie spoko. Wieżę może wziąć, to daje mata. Ruchy wtrącone. Czyżbym zdobył 5,5 punktu? No ale spokojnie, to jeszcze nie koniec, to jeszcze nie koniec. Ten ruch widziałem. Grozimy, zagrałem jakiś. Wieża F7, jeszcze to goniec, też nic nie ma. Okej. Ale walczy z Kubana. Dobra, chyba tu mogę. Okej, żebym tu nie miał jakichś przypadkowych akcji. Chyba mogę tak zagrać. Tu jeszcze na F7 jakieś patrzę bić, ale chyba nic nie ma. Gram tak.
Wszystko się trzyma. Dobra. No, powiem tak, no, więcej szczęścia niż rozumu. 5,5. To co, 50%? Po tak fatalnej grze myślę, że i tak jest nieźle. Trzecia pani. Uff, uff. Spokojnie zasnę. Dzięki za oglądanie.